Witam serdecznie. Dzisiaj jest 5 kwiecień. I w tej rodzinie, którą właśnie teraz będę przeglądał, była taka sytuacja, a w zasadzie w dwóch rodzinach. Ponieważ niżej, tu tego nie widać na filmie. Może dam trochę tak, o proszę. Te szare korpusy. Na żółtej dennicy to jest jedna rodzina. Później jest między żółtym a szarym korpusem krata odgrodowa i jest druga rodzina. I dlaczego tak zrobiłem? Było kilka powodów, ale głównym powodem, że ta rodzina na górze była słaba, było dość chłodno i często pszczoły siedziały w kłębie, a inne pszczoły po prostu latały. Więc postanowiłem ją wspomóc i nie, starałem sobie przypomnieć i nie zapisałem sobie, kiedy to zrobiłem, bo to zrobiłem jakieś kilka 3 tygodnie temu około, mogę się mylić, ale około 3 tygodni postawiłem 2 korpusy na folii, przydzieliłem ją folią na głucho, wieczorem podjechałem, uchyliłem róg folii z przodu i tak pozwoliłem rodzinom się łączyć. W końcu ściągnąłem całą folię i krótko zajrzałem do górnego korpusu i do dolnego. W dolnym znalazłem jajka po 3 dniach, a w górnym znalazłem matkę, więc mam nadzieję, że tak sytuacja trwa. Te rodziny, te dwie rodziny są przeznaczone do prac związanych z wychowem matek pszczelich. I po prostu zaryzykowałem. Zresztą tu u góry jest stara matka z białym opalitkiem. I to jest oznaczona przeze mnie. Nie wiem, ile wcześniej pszczelarz miał.